Cześć, witajcie na kanale CTG TV, ja jestem Jacek. Ja jestem Paweł. Chociaż go nie widać, ale jest tutaj z nami. I w dzisiejszym filmie dzięki uprzejmości sklepu muzyczny.pl będziemy mogli dla Was przetestować Line 6 Catalyst w wersji 100 W. A teraz zapraszamy na unboxing. Go! Słuchajcie, pokażemy Wam, jak to wszystko przychodzi, wygląda, żebyście sobie wiedzieli i w ogóle, nie? Mam taki nóż jakiś zardzewiały, mam nadzieję, że się nie potnę. Słuchajcie, Line 6 Catalyst. Czym... A, jak już tak gadamy, nie wiem, a, nie, będzie słychać jak tnę, więc możemy sobie pogadać. Line 6 Catalyst prawdopodobnie zastąpi nam znaną od wielu, wielu lat i niekoniecznie lubianą przez wszystkich serię Spider, chyba. A Line 6 Catalyst według mnie i pewnie wielu innych osób jest odpowiedzią na... Bossa Katanę. Dokładnie. Która wyszła już jakiś czas temu, a Line 6 trochę pod przywództwem Yamahy czekał chyba. Trochę według mnie za długo. Ale no cóż, w końcu mamy... Pudło w pudle, jej. Jej! A wiecie, co jest najlepsze? Że ja go stąd nie wyciągnę sam. Dobra, to teraz czekajcie. Będzie cięcie. Dobra, Paweł, karton to karton, nie? Widzimy go po prostu bezpośrednio z karton. Jest tutaj, jak sami widzicie, jest napisane Catalyst. Bardzo proszę, bardzo proszę. W sumie to możemy tak sobie gadać, nie? Co tam widzicie w środku. Sobie Catalysty są w trzech wersjach. Mamy małe kombo 60-watowe, które możecie zobaczyć na kanale muzyczny.pl już niedługo. Kombo 100-watowe na jednym głośniku 12-calowym i kombo na dwóch głośnikach 12-calowych, ma chyba 160 W, coś takiego. Uwaga, będę ciął, więc nie będzie słychać. Tak wygląda Catalyst. No i słuchajcie, w środku mamy tylko kabel i wzmacniacz. No to w sumie tyle nam potrzeba. I hyc, i do wora. No i mamy to. O, skłamałem was, widzicie? Catalyst ma najgłośniejszy, ma 200 W, jest na dwóch głośnikach. I tak, tu jest taki quick instruction, jak co działa, jakie ma opcje. No to co, możemy sobie przelecieć już teraz, że tak mniej więcej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć różnych brzmień, sześć symulacji. Do każdej symulacji mamy boosta. Regulacja bass, middle, treble, presence, głośność kanału. Tutaj mamy efekty, pogłosy. No i tyle. Z drugiej strony tej wspaniałej karteczki, jak się okazuje, jest ona bardzo, bardzo przydatna. Bo z niej dowiecie się, jak się odpala efekty i jakie są w ogóle efekty, bo niestety, ale nie jest opisane na samym wzmacniaczu, co gdzie jest, ale całość na szczęście możemy sobie poustawiać i w aplikacji, którą chyba też nam uda nam się pokazać. Dobra, jeszcze Wam pokażę, że tyłeczek tego wzmacniacza. Tutaj mamy wszystkie dodatkowe opcje, które są nam potrzebne. Redukcja mocy 150, 0,5 W i wyciszenie. Możemy sobie wyciszyć go zamiast tutaj, zamiast go ściszać potencjometrem i dzięki temu możemy grać na przykład po cichutku przez komputer, nie używając tego głośnika. Możemy też grać przez ten głośnik. Wyjście USB, za pomocą którego możemy sterować wzmacniaczem, ale również używać go jako interfejs audio. Wejście MIDI. Wszystkie komunikaty obsługuje z tego, co pamiętam. Tu jest wejście na foot switch, dwuprzyciskowe wyjście na słuchawki, pętla efektów. Możemy sobie tutaj wybrać, czy chcemy, żeby działało jako pętla efektów, czy chcemy na przykład power amp in, czyli możemy podpiąć sobie na przykład preamp jakiś, poda, cokolwiek innego. Ground lift, wiadomo. No i dodatkowo wyjście direct out XLR-em, czyli super przydatnie na scenie. Wychodzimy bezpośrednio ze wzmacniacza do na przody.
Ocuch sobie robimy ze wzmacniacza, nie tracimy przy tym, nie trzeba żadnego D-boxa, nie trzeba nic, po prostu idzie tu już sygnał zbalansowany, dobrze mówię, panie? Tak, bardzo szefie. Dobrze. Sygnał zbalansowany, nie tracimy nic na jakości. A jak sami usłyszycie, wzmacniacz po linii brzmi tak samo jak przez ten głośnik. No dobra, teraz coś tutaj podłączymy, posprawdzamy, może nam się uda podpiąć edytor, zainstalować i przejdziemy do dalszej części testu. Go! Magicznym sposobem przenieśliśmy się do naszej wspaniałej rzeczywistości. Tam jest wspaniały grzejnik, tutaj widzicie go? Mhm. Jest zimny. Mi się pysie. Nie będziemy wam pokazywać wzmacniacza, bo wszystko widzicie, nie wiem gdzie to będzie umieszczone, wszędzie, bo zrobimy takie duże, a my będziemy mali. Tak. Całość jest, jak się to nazywa, Catalyst Edit. Tak, wszystko, tak się nazywa program. Tak jest, aplikacja, którą Paweł będzie kręcił, wszystko można w niej ustawić i będziemy patrzeć sobie, słuchać i porównywać. Jednocześnie nagrywamy wam XLR-kiem, wychodzimy ze wzmacniacza i jednocześnie nagrywamy mikrofonem pojemnościowym Krono, który też sobie możecie kupić w muzycznym, tak samo jak ten wzmacniacz. Dobra, lecimy. Pierwszy to jest... Clean. To są clean, a to są presety już porobione, widzę. Tak, to są presety. Tak, to są presety. Takie fabryczne. Fabryczny preset, czyli to będzie wzmacniacz clean. Ciekawe, co to jest wzmacniacz clean. Dobra, nazywa się Pristine. Pristine, pięknie się nazywa, zresztą chyba widzicie. Okejka. Może singielek? Uwaga. I na neku. Na tym ładnie klin powinien chodzić. Na wzmacniaczu, jak sobie zajrzycie w demko na muzyczny.pl, no to na wzmacniaczu nie ma, jest tylko jedno pokrętło od efektów, a tutaj jest tego cała masa, zresztą widzicie, można sobie naprawdę fajnie wykręcić. No to wszystko, co tutaj jest na dole, no to tego nie ma na wzmaku, a tutaj jest tych opcji całkiem. Teraz zmieniamy. Tak, to teraz to jest plate. Wcześniej był spring sprężynowy niby. Mm-hmm. Teraz jest plate. No, bardzo fajnie. Fajnie, podoba mi się i zarówno i czyste, i efekty są spoko. Na wzmacniaczu nie dało się tak fajnie ustawić, więc szacuneczek. I lecimy dalej. Co tam mamy dalej? Jakiś... Jest delay. Jeszcze delaye są. Poczekaj, o, teraz. Spoko. No. Bardzo, bardzo solidnie zrobione są te. Pewnie są z tego, z klasycznego modelera Mindxowego, nie? Ukradzione. Pewnie tak. Leć już, może następny kanał. Czekaj, co my tu jeszcze mamy? Może zobaczmy. Widzę, że można Saga ustawić. Tak. Ham. Możemy sprawdzić, co robi Sag na przykład. No, robi. Thank you.
Coś tam? Jak macie za dużo góry, to możecie sobie zamulić. Super. No dobra, a to jak już tutaj byliśmy, to zobaczmy sobie bramkę. Okej. Okay. Moment. Może na Heimgainie? Tak. Czekaj, teraz. Włącz i wyłącz. Całkiem przyzwoicie działa ta brameczka, nie? Klej. Bardzo fajnie. No, na razie wszystko tutaj śmiga bardzo, bardzo dobrze. I sama aplikacja, nie mówiliśmy, nie? Zadziałała od razu. Tak, no nie było żadnych problemów z instalacją. 5 sekund i... Bardzo fajnie. Co tam mam dalej? Butik teraz, kolejna symulacja, to pewnie będzie jakiś angielski wzmacniacz. Lekko skrunchowany. Troszeczkę mniej gainu i powinien się wyczyścić. Ten jest ładniejszy niż ten film. Spróbujmy zmienić kolumnę. Graj coś, proszę. A to, że tak jak tu jest napisane, możemy zmienić sobie symulację kolumny, ale tylko na direct aucie, czyli to będziemy słyszeć tylko na tym nagraniu. Aha. Tam, którego teraz nie tak, słyszymy. Tak, ten, którego teraz nie słyszymy. Mhm. No dobra, zobaczmy sobie, jak działa 412. Sorry. Dalej mamy, co mamy dalej? Chim. Chim. Japoński. Taki przymulony, lekko przełamany. Tu jeszcze ten boost powinien być. A, na samym początku. Tak. No, już nam się robi driving. Raczej nie boost, tylko tube screamer. Ogromna różnica między... No tak. Trochę ściaśnia to brzmienie. No, aha, bo tu jest, do każdej symulacji jest inny boost w ogóle przypisany. W sensie inaczej działa. Aha, jest inna symulacja tego boostera. No, tak. No. Ewidentnie jakiś tube screamer. No
No i fajnie. No, zobaczmy dalej. Crunch. Czekaj, wyzeruję sobie tylko tutaj tak mniej więcej. Chociaż. No to już typowy crunchek. Wszyscy mocno zdziwiony, bo jest fajnie. Zobaczmy. Co, bez boosta? Nie, przełączę, tylko sobie zeruję. Aha, dobra. Dalej mamy. D co? Dynamic. Dynamic. Co to będzie? To też jakiś taki drive. Bardziej wysterowany niż ten crunch poprzedni. Dime. A co? Tylko masz bramkę. O, sorry. Całkiem przyjemny. No, fajnie to gada. Co nam jeszcze zostało? High gain. Ostatni. No, a tu już szatan zrobił totalny. No, a nie ma boosta. No to proszę. Dalej. Trololo. Ten przedni dużo przyjemniejszy chyba. Strasznie siarowaty jest. Trzeba by tym sagiem go z... go zbajasować jeszcze. No. Thank you.
Ale ten poprzedni kanał cały czas Dynamic był lepszy chyba, nie? Za dużo tej siarki jest. Może trzeba by kombinować je z mikrofonem, myślę. Nie mamy na to wpływu w przypadku głośnika. Mm-hmm. Więc zabawa ok, ale to już tylko do nagrania, znaczy do nagrania, do puszczenia go przez linię. Ale myślisz, że się nie da? Ciekawe. Trzeba by pogrzebać głębiej. Dobra, pokażmy jeszcze na przykład jakieś pitch shiftery, tam są takie różne fajne zabawki. Plasti Horus. Tak. Bardzo fajne. Jeszcze ten, opcja vibrato. Odpłynął. Poleciał. Też jest pre-post. W ogóle zobaczmy, czy jest jakaś... Czyli to pre-post, wydaje mi się, że to jest kwestia... Przed i po preampie. No właśnie, chyba nie przed i po preampie. No. Tylko w pętli efektów i nałożone już na cały tone, nie? Czyli po mikrofonie i tak dalej. Się wydaje, że to tak wygląda. Co tutaj jest dalej? Optical tremolo. Flanger też jest, widzę. Flanger. Efekty są naprawdę na wysokim poziomie. To już nie są te efekty z takich tanich wzmacniaczy, jak kiedyś były. Wszystko tutaj daje naprawdę radę. Co tu jeszcze jest? Jakiś rotary i vibe. Powiem ci, to jest fajne. Dobra, ale to nie jest jeszcze wszystko, bo tutaj jeszcze mamy filtry. Filter Synth Pitch. Bass Octaver nawet. Pętli albo nie, bo jak damy sobie pre, to ta oktawa się przestawia i brzmi to bardzo.
bardziej jednolicie, nie? Co tam dalej? Ale mamy? Nie są w polifonii. Jakby ktoś zażynał mojego kota. A jest jeszcze do tego pitch, czekaj. Dobra. Jest. Nie no, graj! Nie no, fajnie, fajnie, no jest da. Roller, dobra, pitch. No szkoda, że nie ma tu polifonii, bo powinna być już... Jest jeszcze pitch shift. Też nie ma. Jeśli do centów się rozstraja. Dobra. O, jest jakiś fuzz. Dobra, jedź, bo nie, to nie. Synth. Pamiętam to ze spoda HD. Nawet użyłem to, użyliśmy to w jakimś numerze na nabu. Pięknie. Tak. No to co? Co, Pawle, myślisz na temat Line 6 Catalyst, tego wspaniałego urządzenia? Jestem ciekaw twojej opinii, bo jestem ciekaw bardzo. Brzmi lepiej niż się spodziewałem. Tak jak teraz siedzieliśmy i graliśmy, to no, spodziewałem się czegoś gorszego po tym głośniku. Tym bardziej jak się dowiedziałem, że jest szerokopasmowy, ale te symulacje, które tutaj są, mam na myśli kolumny mikrofonu, kombinacji, brzmią spoko. No te 6 trybów też fajnie to w większości przynajmniej gada. Ten butik mi się podoba, mimo że jest taki prawie czysty. Fajna jest opcja z boostami. No, co ci mogę więcej powiedzieć, dziecku? Bardzo, bardzo fajne kombo. Myślę, że czas, bo on kosztuje chyba 1800 zł. Mhm. Najmniejszy kosztuje chyba 1400 czy 1300. Wrzucę wam wszystkie linki pod spód. No bo chyba to jest ten, nadszedł ten czas, że czas się pożegnać z tanimi pierdziawkami za 300 zł, bo one teraz już kosztują 800. No dokładnie. Małe komba już nie kosztują 800, tylko kosztują 1500. Duże kompa coraz więcej i to jest ten czas, kiedy dogoniła nas zmiana cen za sprzęt. Mhm. I to tak hyc i jesteśmy. W Katany już nie pamiętam tak dobrze, ale pamiętam, że była spoko. I tutaj ja w ogóle nie znałem. No, ciężko mi się odnieść. Nie nagrywałeś ze mną Katany. Nagrywałem sam, się męczyłem z nią. W Katanie nie działał interfejs za bardzo. Nie chciał ze mną współpracować.
Przypuszczam, że ten będzie działał. Nawet w sumie możemy sprawdzić. Chociaż nie, no wiesz, no Line 6 robi interfejs. Robi interfejs, więc zakładamy, że będzie działał. Żadnego problemu z integracją z apką nie było. W zasadzie, jak mówiliśmy wcześniej, zainstalowanie to jest 5 działało. Sekund i synchronizacja ze wzmacniaczem kolejne 5 sekund. Bez żadnego problemu. Więc myślę, że to przy interfejsie będzie podobnie. Będzie to samo. Tu się nie ma co zepsuć. W ich przypadku. Jestem naprawdę mile zaskoczony. Bo gdy ogrywałem go tylko bez aplikacji, to nie byłem w stanie ustawić wszystkich parametrów tak jak chciałem. Brakowało mi bramki bardzo nie byłem zadowolony. Teraz, gdy już tutaj widzę, że wszystko można ustawić, każdą jedną rzecz, jest spoko. Jedyne, co mi się nie podobało, to ten ostatni kanał. Bo jest za ten bardzo... Za bardzo jest... Sorry. Jest za bardzo przesierzony. Trzeba by chyba pokombinować, tak jak mi się wydaje, nie? Bardziej z tymi mikrofonami powalczyć. Ale ogólnie spoko. Brakuje mi tego, że nie ma całkiem małego wzmacniacza. Całkiem małego combo? Całkiem małego combo. Może jeszcze będzie. Może jeszcze będzie. Możemy sobie zmniejszyć w 60 też do 0,5 W. To jest cicho, ale to on jest niewiele mniejszy od tego. Właściwie gabarytowo jest chyba prawie taki sam. Prawie taki sam. To jest minimalnie mniejszy. Minimalna różnica. Więc dla mnie na HT jest za duży. Ten jest tym bardziej za duży, a 2x12 to już w ogóle jest wielki kolos. Więc przydałoby się coś mniejszego. Całkiem. W sensie taki. Żeby ten grał do domku ideolo. To już typowo na próby. No nawet nie będziemy go rozkręcać na 100 W, bo przecież to nas pozabija tutaj. Wyjścia, słuchawki, pętla efektów, można włączyć swoje, można podpiąć poda. W ogóle fajne jest to, teraz mi się przypomniało, że ma dwa kanały. I jest na każdym dostępne te 6 brzmień, więc w zasadzie można sobie ustawić na stałe jakieś dwa swoje główne brzmienia. Tak, tak, można tutaj wybrać. Albo no, manualnie ustawiać. I wybrać je z poziomu tego. Z podswitcha albo tutaj. No, jedyne czego mi brakuje to chyba opcja zmiany kolumny. Tu. Tak, przez ten głośnik szerokopasmowy. To jest tak trochę, chyba że po prostu się nie dokopaliśmy do takiej opcji. Może tak być. Co jest upierdliwe, bo tutaj tego nie widzieliście, bo tu się wszystko ładnie układa. Upierdliwe jest zmienianie na przykład efektów, bo trzeba, nie widać ich po pierwsze na panelu wzmacniacza, bo nie są opisane. Trzeba wiedzieć, coś kliknąłem. Trzeba wiedzieć, gdzie co jest. No i trzeba przytrzymać, przekręcać i sobie szukać tych efektów. No najlepiej sobie zapisać chyba presety i po prostu nimi przełączać tutaj. Ale to jest trochę upierdliwe, ale myślę, że... Jest mało intuicyjne po prostu. W sensie tutaj bez instrukcji bez tego papierka rzeczy nie ogarniecie, nie? No, bez tego papierka jest ciężko ogarnąć. Ja na nie początek. Zdałem testu. Nie, to Paweł, dokładnie. Ale... Pomimo tych kilku niedociągnięć, w sensie może niedociągnięć, tylko nie wiem jak to nazwać, kilku minusów, które na mnie podeszły, przynajmniej mi, wzmacniacz oceniam wysoko. Wysoko, bo jest naprawdę fajnym sprzętem. Bo ja bym tego nie nazwał minusami, tylko po prostu trzeba... Ograniczeniami. Nawet chyba też nie, tylko trzeba jakby może nie tyle przyzwyczaić się do tego, co pogodzić się z tym, że aplikacja na komputer jest integralną częścią wzmacniacza. Tak. I zasadniczo... Bardzo dużo tracicie nie korzystając z apki, nawet do kręcania sobie jakichś brzmień, do zabawy takiej w szukanie czy sprawdzanie co ten wzmacniacz potrafi. Bez apki to jest bardzo, bardzo uciążliwe i nie traktowałbym jej jako dodatek, tylko dosłownie integralną część całości. Wtedy jakby to się wszystko zgrywa w taką fajną, kompletną całość. No, nie pozostaje mi nic innego, jak się z tobą zgodzić. Trudno. Okejka. Sprzęt do testów dostarczy nam sklep muzyczny.pl. Link do tego wzmacniacza, jakiegoś mniejszego. Nie wiem, czy większy już też jest na stanie, czy jeszcze nie. Znajdziecie oczywiście pod spodem link do Krono, którego można używać nie tylko do nagrywania głośników szerokopasmowych, ale też na przykład do streamowania, czy do... Wiadomo, mikrofon pojemnościowy się używa praktycznie do wszystkiego. Też możecie tam kupić. Dzięki wielkie za uwagę. Dajcie znać, co wam się podobało, a co nie. No i chyba tyle.
No chyba tak. Chyba tak. Wszystko zostało powiedziane. Łapy, suby. I widzimy się w kolejnych odcinkach na kanale CTG TV. Adios. Adios.